Odczarowanie podwórek w Mysłowicach trwa już drugi rok. Zapoczątkował je projekt sitcom Siła Inicjatyw Twórczych, którego prężna realizacja udała się dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury. Niestety kontynuacja pomysłu nie spotkała się z przychylnością urzędników ministerstwa, przez co Mysłowicki Ośrodek Kultury mógł kontynuować projekt jedynie samodzielnie. Mamy trzy odczarowane podwórka w Mysłowicach w 2013 i liderzy tego podwórka przyczynili się przede wszystkim swoim czasem, zaangażowaniem i mozolną, długą pracą w to, że to podwórko wygląda tak, a nie inaczej. Oczywiście wszystko dzieje się pod patronatem prezydenta miasta Mysłowice i również prezydent funduje elementy placów zabaw. To jest jedna z fajniejszych rzeczy, jakie się dzieją w mieście i tu po raz kolejny mówię, że wielkie brawa dla pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i jego zastępcy. Ich projekt jest rewelacyjny. W Mysłowicach jest bardzo dużo takich miejsc, które można odczarowywać. Nowienie jednego i drugiego daje naprawdę wspaniałą sprawę. Tak, jeszcze kilka podwórek na pewno zostało do odczarowania. Myślę, że te początki były bardzo trudne, ponieważ pierwszych mieszkańców trzeba było zachęcić do niewiadomego tak naprawdę, bo nie wiedzieli, czym są odczarowane podwórka. Dziś angażują się bardzo chętnie. Tutaj jest bardzo duża rola MOK-u. Ja podziwiam ten projekt. Uważam, że on jest fenomenalny i powinniśmy się nim chwalić w całej Polsce, bo to jest przykład doskonałej rewitalizacji społecznej, gdzie angażujemy ludzi w proces zmiany. Celem całego przedsięwzięcia jest opracowanie projektu rewitalizacji społecznej, który będzie wdrażany w przyszłym roku. Rewitalizacja społeczna to działania zmierzające do ożywienia danej społeczności lokalnej, głównie poprzez pobudzanie aktywności społecznej, czy poprzez konkretne działania zmierzające do rozwiązania problemów społecznych danej miejscowości, którą chcemy rewitalizować. Rewitalizacja to jest cały zespół działań. Cały zespół działań w różnych sferach, czy to społecznej, czy gospodarczej, czy architektoniczno-przestrzennej, czy środowiskowej. Cały zespół działań tworzy dopiero coś, co możemy nazwać rewitalizacją. Mieszkańcy mogą zadawać pytania, czy rewitalizacja jest fair, jeżeli skupia się przede wszystkim na takich dzielnicach jak Rymera, Stare Miasto czy Piasek. Oczywiście punkt widzenia zależy od tego, czy mieszkańcy poczuwają się do odpowiedzialności za całą lokalną społeczność. Pamiętajmy, że ożywienie zdegradowanych obszarów ma przynieść korzyść wszystkim Mysłowiczanom.